Dzień dobry. Odnoszę czasami takie wrażenie, że my cały czas kręcimy się w kółko, że te wszystkie dyskusje na temat reprezentacji Polski, niezależnie od tego, czy toczyły się one przed erą Adama Nawałki, czy tuż po tej erze, czy w trakcie tego schyłkowego etapu Nawałki, czy z Brzęczkiem, czy z Michniewiczem, czy z kimkolwiek innym, to no, to jest wszystko takie kręcenie się w kółko i odnoszę też takie wrażenie, że te odcinki na temat reprezentacji Polski mogą wyglądać niestety podobnie, niezależnie od tego, czy będę wyglądał tak jak teraz, czy Będę miał 60 lat, czy mój syn będzie szykował się na przykład do matury, czy będę nagrywał na jakimś strychu, czy gdziekolwiek indziej, to futbol będzie się zmieniał, o Barcelonie będzie można mówić tak, o Realu Madryt będzie można mówić tak, o różnych trendach futbolu tak albo tak, a w kontekście reprezentacji Polski za każdym razem będziemy kręcić się w kółko. Najbardziej pozytywną informacją, co jest paradoksalne i co jest fatalne po meczu z Portugalią, jest wynik. To znaczy wynik 1 do 3 absolutnie nie oddaje różnicy klas, różnicy w inteligencji piłkarskiej w planie na spotkanie, w realizacji zadań, na to spotkanie zadań, które powierzyli Roberto Martinez, a także Michał Prowiesz, ale z drugiej strony to jest też najbardziej smutne, że my przegrywamy 1 do 3 z Portugalią i największym pozytywem paradoksalnie jest wynik, bo w moim odczuciu, patrząc na różnicę klas pomiędzy tymi ekipami, sprawiedliwy byłby wynik powiedzmy 1 do 5, no bo to też nie jest tak, że my niczego sobie nie stworzyliśmy, my mieliśmy sytuację, była jedna wrzutka Frankowskiego do Roberta Lewandowskiego, kiedy pomylił się bramkarz Portugalii, kiedy Lewy był bardzo bliski zdobycia pięknej bramki. Głową była jeszcze jedna taka wrzutka w kierunku Karola Świderskiego, kiedy Świderski no, nie miał za bardzo z czego uderzyć, no ale powiedzmy, można było tę piłkę jakoś do bramki wepchnąć. Była kapitalna akcja, kiedy gola strzelił Piotr Zieliński. I wydaje mi się, zaraz przejdę do minusów, których będzie tyle, bo plusów to będzie bardzo niewiele. Natomiast ta akcja, kiedy my strzeliliśmy gola, kiedy bardzo dobrze popracowaliśmy w wysokim pressingu, kiedy już po wejściu Kacpra Urbańskiego zafunkcjonowała taka dwójkowa gra w ofensywie, to jest taka akcja w soczewce, jaką w reprezentacji chciałby oglądać Michał Probierz i podejrzewam, że gdybyśmy zadali takie pytanie Michałowi Probierzowi, wybierz z ostatnich nawet meczów jedną taką akcję, która ma oddawać to, jak powinna grać Twoja reprezentacja, to wybrałby właśnie tę akcję i pewnie ktoś powie, że tam było trochę przypadku, że było trochę szczęścia, ponieważ Ruben Neves koniec końców interweniował niefartownie na tyle, że ta piłka spadła pod nogę Piotra Zielińskiego. Tak, natomiast czasami szczęściu trzeba pomóc. My za bardzo ogólnie nie pomagamy. I w tamtej sytuacji, gdyby wychowany klech Gdańsk, Kasper Urbański nie zrobił tego wyraźnego ruchu na prawą nogę, który zmylił całą defensywę Portugalii, nie byłoby tego gola. Więc ja naprawdę bardzo doceniam Kaspara Urbańskiego, ponieważ dla mnie to jest game changer po prostu w tej reprezentacji. Dla mnie to jest gość, który nie w każdym meczu, ale w prawie każdym, który jak jest na boisku, to coś się dzieje, a poza tym, kiedy brakuje Kaspara Urbańskiego... To niestety to jest też taki kolejny wątek, który kręci się wokół tej reprezentacji, że nie ma współprac, że nie da się zauważyć po tych kolejnych latach takiej współpracy pomiędzy Karolem Świderskim, który w tym meczu miał wiele takich niezłych, pojedynczych momentów, jeśli chodzi o utrzymanie się przy piłce, czy jakieś takie poruszanie się bez piłki, ale koniec końców nic z tego nie wynikało, ponieważ znów nie zafunkcjonowała współpraca pomiędzy Świderskim a Robertem Lewandowskim. I kończąc wątek plusów, bo za chwilkę przejdę do minusów i to potrwa zdecydowanie dłużej. Plusem na pewno jest wejście Michaela Amayała, który wszedł z inicjatywą, przed taką odwagą, przebojowością i powinien wywalczyć rzut karny. To znaczy, dla mnie, w tamtej sytuacji, przy. Golu na 3 do 1, jak najbardziej powinniśmy dostać ten rzut karny. I w ogóle jakie, jakie to byłoby zakłamanie w ogóle obrazu tego meczu, gdybyśmy tego karnego dostali i gdybyśmy tego karnego nie wykorzystali, bo Portugalia naprawdę nas zjadła, jeśli chodzi o, o taką ogładę, taką po prostu czystą piłkarską klasę. Natomiast nie zmienia to faktu, że w tamtej sytuacji mieliśmy do czynienia, moim zdaniem, paradoksalnie, z typowym karnym Erywaru. To znaczy, wstawiasz, wstawiasz nogę przed obrońcę, wstawiasz to nie, nieznacznie. To nie jest taki, wiecie. Ewidentny, bardzo mocny, agresywny rzut karny, ale wstawiasz nogę przed obrońcę, co oznacza, że de facto wygrałeś pozycję. Nieznacznie, ale wygrałeś. Jesteś w tę nogę kopnięty, kładziesz się. I to nie jest symulka, to jest po prostu kopnięcie rywala i to powinien być rzut karny. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, dlatego Michael Ameał jest jak najbardziej plusem tego meczu. I plusem tego meczu oczywiście jest Łukasz Skorupski, który zaliczył jedną fenomenalną interwencję w pierwszej połowie, taką ala la Thibaut Courtois. I powiem pewnie coś, co wiele osób zaskoczy, zwłaszcza młodszych widzów, którzy być może nie wszyscy pamiętają mecze reprezentacji Polski z początków XXI wieku. Dla mnie Łukasz Skorupski to jest piłkarz tak wybitnie reprezentacyjny. W piłce klubowej oczywiście też znakomity fachowiec, ale piłkarz tak wybitnie reprezentacyjny. Za każdym razem szansę wykorzystuje, że gdybyśmy my mieli takiego bramkarza jak Łukasz Skorupski, w czasach nawet Jerzego Dudka, nawet Jerzego Dudka, który wygrał Ligę Mistrzów, to Skorupski zamknąłby bramkę. Mieliśmy różne debaty w bramce reprezentacji Polski. Przełom lat 90. i XXI wieku, Matysek, Sidorczuk, Dudek i tak dalej, różne postaci się przewijały. Gdybyśmy mieli wtedy bramkarza, który dałby taki poziom, jaki daje regularnie w każdym meczu reprezentacji Polski Łukasz Skorupski, no to mówię, on zamknąłby bramkę, dostałby abonament na granie. Więc chciałem, żeby to bardzo wyraźnie wybrzmiało, ponieważ jestem wielkim fanem tego piłkarza za to, jak on po pierwsze potrafił przez dekadę zaakceptować swoją rolę, po drugie, za każdym razem, za każdym razem kiedy dostaje szansę w reprezentacji. Oczywiście rzut wolny w meczu z Chorwacją to była sytuacja, która do pewnego stopnia go obciąża, ale wiecie co mam na myśli? On daje radę i tak jak oczywiście z punktu widzenia budowy tej reprezentacji, z punktu widzenia być może nawet charakterystyki poszczególnych piłkarzy, ja chciałbym, żeby tacy ludzie jak Kamil Grabara czy Marcin Bułka po prostu grali w bramce, ponieważ na dłuższą metę, moim zdaniem to są bramkarze bardziej kompletni niż Skorupski. Ale ten Skorupski dał tak wiele, że skrajną niesprawiedliwością w tym momencie byłoby odstawienie go. Natomiast wracając jeszcze do meritum, bo przeszedłem trochę od ogółu do szczegółu i docenia, doceniłem te poszczególne drobne plusiki w grze reprezentacji Polski. Podkreślam to bardzo wyraźnie, że drobne. Reprezentacja Polski się nie rozwija i to jest ta smutna konstatacja z ostatnich miesięcy. To znaczy, jeśli weźmiemy pod uwagę punkt wyjścia, czyli na przykład to ostatnie spotkanie z Chorwacją, gdzie zostaliśmy obnażeni totalnie, i to, co wydarzyło się w meczu z Portugalią, ja nie widzę rozwoju. I Teoretycznie my chcemy atakować, czasem atakujemy i czasem jesteśmy w stanie sobie stworzyć jakąś sytuację i nawet na tle tak mocnego rywala jak Portugalia, no nie jesteśmy bezzębni, to nie jest tak, że my gramy od pierwszej do 90 minuty taki mecz jak na przykład Atletico z Benficą, że po prostu nas totalnie nie ma, ale my skrajnie, skrajnie, skrajnie nie potrafimy bronić i tutaj chodzi i o jednostki i o kolektyw, to znaczy... My wychodzimy na boisko z pewnymi założeniami i ich, nie re, i ich nie realizujemy, ponieważ nawet nie do końca wiadomo, jakie mają być te założenia. I czasem odnoszę takie wrażenie, że nawet piłkarze nie mają w głowach takiej jasno sprecyzowanej, klarownej koncepcji, w jaki sposób oni powinni bronić. My często mówimy o wysokim pressingu, i dzisiaj zwróćcie uwagę na to, że. W tym najpoważniejszym futbolu w wymiarze klubowym często tak jest, że na przykład zespół stosuje wysoki pressing, doskakuje do rywala w okolicach jego pola karnego, ale jeśli tam nie odbierze piłkę, to jest błyskawiczna organizacja sprint na własną połowę, kompakcik i autobusik. Nie musisz zawsze bronić się w ten sposób, ale możesz stosować albo wysoki, albo niski pressing. Coraz częściej oglądamy właśnie taki obraz. Poważnym futbolu. Natomiast jeśli chodzi o reprezentację Polski, oglądamy elementy wysokiego pressingu, który rzadko coś przynosi. Tu przyniósł gola, doceniam, bo to była naprawdę kapitalna akcja. Ale generalnie jest bardzo wiele takich momentów, kiedy na przykład. Robert Lewandowski rusza do pressingu, a sam tytanem pressingu nie jest ze względu na swój wiek. Rusza do pressingu, zaraz zerka z tyłu, zaraz. Dlaczego ty jesteś tu? Dlaczego Ty jesteś tu? Dlaczego Maxi nie doskoczył? Dlaczego ktoś tam nie doskoczył? To wszystko jest nieskoordynowane i niestety to jest kamyczek do ogródka sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski. Jeśli twój pressing jest nieskoordynowany, myślę, że kibice Barcelony akurat doskonale ten temat rozumieją, to to jest kamyczek do ogródka sztabu. I jeśli Twój pressing jest nieskoordynowany, to Ty potem nie jesteś w stanie wrócić głęboko na własną połowę, nie jesteś w stanie się odbudować. Ci piłkarze są rozstrzeleni praktycznie po całym boisku. I przechodzimy od wysokiego pressingu nie do niskiej obrony, tylko do takiego nie wiadomo czego. Teoretycznie niby do średniego pressingu, a w sumie nie do końca wiadomo o co chodzi. I akcje, które stworzyli tutaj Portugalczycy, to są akcje dla nas kompromitujące, słuchajcie, bo na przykład akcja bramkowa z tą wymianą pozycji pomiędzy Bernardo Silvą i tym zgraniem. Bruno Fernandesza, właśnie w kierunku Bernardo, kiedy padł gol, no to to jest katastrofa. Jeśli chodzi o to, jak my nie potrafiliśmy zareagować na wymienność pozycji i na to piłkarskie IQ tych studentów z Harvardu, bo tak można określić właśnie reprezentantów Portugalii, my byliśmy całkowicie pogubieni. Jeśli chodzi o organizację gry w obronie, przejście do obrony i przekazywanie sobie piłkarzy, to jest jedno. Portugalczycy w tym meczu tworzyli sobie takie sytuacje, na przykład akcja, która mogła zakończyć się golem na 3 do 0 w okolicach 53 minuty, kiedy Cristiano Ronaldo zgrywał, a Cristiano w takich sytuacjach wiecie, 99 na 100 finalizuje. Oni poczuli taki komfort, jeśli chodzi o rozgrywanie swoich akcji na tle Polaków, że po prostu no uznali, że będą się bawić, że strzeliliśmy dwa gole, to teraz czas na spektakl. Tak to wyglądało i... Portugalczycy na swoich treningach nie mają tak, takiego komfortu rozgrywania akcji przy tej wymienności pozycji, jak w meczu z Polską. Jestem o tym przekonany. Jestem o tym święcie przekonany, że nie mają takiego komfortu, ponieważ tam każdy szybciej potrafi po prostu zareagować. A tutaj, no oni grali tak, że łatwiej to być może im jest na treningach, kiedy próbują odwzorować pewne akcje, ale bez przeciwnika. Kolejna rzecz. Zostaliśmy obnażeni całkowicie tymi akcjami kolektywnymi Portugalczyków. Czyli Bruno. Bernardo, Cristiano Ronaldo bardzo fajnie poruszał się także bez piłki. Tak jak mówię, ja no jestem zaskoczony, że Cristiano Ronaldo w tym wieku, grając z lidze saudyjskiej, wciąż wygląda tak dobrze właśnie w tej reprezentacji. Bo wygląda naprawdę dużo lepiej niż podczas ostatnich mistrzostw. Ale do czego zmierzam? Mnie o Cristiano jest ten odcinek. Jesteśmy miażdżeni tymi kolektywnymi akcjami Portugalczyków, tą wymiennością pozycji, tym piłkarskim IQ. Ale jesteśmy też miażdżeni indywidualnie. To, co mogło spodobać się w reprezentacji Polski w tym meczu, to przede wszystkim fakt, że my wyszliśmy z odpowiednią odwagą. Że te pierwsze, i to pewnie zabrzmi teraz karykaturalnie, śmiesznie i groteskowo, ale pierwsze trzy minuty w wykonaniu reprezentantów Polski wiem jak to brzmi, ale tak było. Pierwsze trzy minuty, dośrodkowania, wyprowadzenie Sebastiana Walukiewicza, taka inicjatywa, odwaga, to była taka reprezentacja, która chciała wyjść na Portugalię i pokazać, panowie, wy przyjechaliście na naszą fortecę, na nasz Stadion Narodowy i my się nie boimy, my będziemy tutaj grali w piłkę. No ale później zostaliśmy jednak zneutralizowani i to wszystko wracało do takiego, nazwijmy to, normalnego stanu rzeczy. I Portugalczycy potrafili na to wszystko zareagować. I kiedy Portugalczycy już w tych pierwszych minutach poczuli, bo to się dało odczuć, że atakują stroną Frankowskiego że ta strona przecieka że tam nie dość, że nie ma odpowiedniej współpracy w defensywie pomiędzy Walukiewiczem, który został jeszcze zmieniony, bo ta połowa niestety nie była udana w jego wykonaniu. Mówię niestety, dlatego że uważam, że na tego piłkarza trzeba postawić, trzeba dać mu więcej szans i próbować go budować, ponieważ mamy tak słabych obrońców i tak słabą grę w obronie, że ta negatywna weryfikacja nie może wiecznie polegać na tym, że piłkarz grający w top 5 jest odpalany na przykład po jednym czy dwóch meczach. Mieliśmy w reprezentacji piłkarzy, którzy rozegrali kilkadziesiąt słabych spotkań i takich możemy zweryfikować negatywnie. Tym panu możemy podziękować, ale jeśli ktoś na przykład rozgrywa kilka słabych meczów, to w tej reprezentacji każdy jest takim zawodnikiem. I nie stać nas na to, żeby rezygnować z kogoś takiego jak Sebastian Walukiewicz pomimo słabego meczu. Ale wracając, Rafael Leon, a także Portugalczycy przekonali się bardzo szybko, że ta strona będzie totalnie przeciekać. My w ogóle nie mamy równowagi pomiędzy wahadłami, bo Nikola Zalewski w tym meczu, patrzyłem sobie pod koniec, miał niezłą skuteczność pojedynków. Natomiast koniec końców to nie był taki Nikola jak zwykle. Nie było takiej jakości dośrodkowań. No generalnie to nie była aż taka forma. To był jeden z najlepszych piłkarzy reprezentacji Polski, ale to nie była klasyczna, tradycyjna forma zawodnika Romy z reprezentacji Polski. Czyli znów... Nikola nie zrekompensował naszych braków, które zazwyczaj wynikają nie z tego, że mamy dobrze zorganizowaną grę do przodu, tylko z jakiejś indywidualnej inspiracji. Z tego, że mówiąc kolokwialnie, ktoś szarpnie, ktoś wygra pojedynek, ktoś wrzuci jak Frankowski. Mało było takich akcji opartych właśnie na jakichś schematach, takich jak ta akcja Bramkowa, Zieliński-Urbański, jakaś wymiana pozycji, wiecie, klepka, utrzymanie się przy piłce. Tego mi właśnie w grze reprezentacji Polski brakowało, ale tego typu elementów nie dostrzegamy w reprezentacji też dlatego, że tym piłkarzom trochę brakuje pewności siebie. Kiedy zerkną, zerkną na przykład, co się dzieje za ich plecami, że mają tam ludzi, którzy mają gigantyczny problem z bronieniem. Te dwie akcje Rafaela Leon, bo oczywiście Leon kiedyś pewnie zapytany o najładniejszego gola, jakiego strzelił w reprezentacji, albo najładniejszą akcję, jaką zrobił, to przywoła te akcje ze Stadionu Narodowego, kiedy odpuścił Frankowski, kiedy odpuścił Ojedele, Walukiewicz był skupiony na innym piłkarzu, Leon oddaje strzał, dobija Cristiano Ronaldo, ale taka akcja miała miejsce też w drugiej połowie, no nie identyczna, ale bardzo podobna, kiedy już Frankowski teoretycznie miał do wsparcia innego półprawego stopera, czyli Pawła Dawidowicza, którego ten mecz, no niestety, po raz kolejny obnaża. To nie był mecz, po którym Paweł Dawidowicz będzie z siebie zadowolony. W kontekście Jana Bednarka też sporo takich newralgicznych momentów. Ta akcja zakończona uderzeniem na poprzeczkę. Do tego, oczywiście, bramka samobójcza, o którą ja nie winię Bednarka, ponieważ w takiej sytuacji stoper musi interweniować i podejmuje taką próbę. W takiej sytuacji przede wszystkim rozlicza się najpierw tego pierwszego obrońcę, czy był w stanie zablokować dośrodkowanie. Nie był w stanie. Później Bednarek próbował, zakończyło się Tragedią, zakończyło się samobójem. Natomiast koniec końców, my i indywidualnie, i kolektywnie mamy bardzo słabą obronę. I nie mam na myśli tutaj tylko, wiecie, obrońców one by one, tylko po prostu całą grę kolektywną w defensywie. Nie potrafimy tego robić, nie potrafią bronić ani nasi wahadłowi, ani nasi stoperzy Potrafi bronić znakomicie Łukasz Skorupski, ale u nas, jeśli chodzi o coś takiego, jak na przykład bronienie pola karnego, kiedyś raków Częstochowa tym się szczycił, że bronią pola karnego najlepiej na przykład w polskiej lidze, czy nawet mocniejsze tezy padały, to ja nie wiem, może wypadałoby kurcze wypożyć Życie jakiegoś trenera ze sztabu szkoleniowego Rakowa, który funkcjonował w tych latach. Po prostu przyjedź, chłopie, na zgrupowanie, podziel się tymi konceptami, pokaż, co wy robiliście i dlaczego tak to wyglądało. U nas, jeśli chodzi o ten wąski aspekt, jak bronienie pola karnego, uważam, że to jest najgorsza reprezentacja Polski, chyba w XXI wieku. I mi nie chodzi w tym momencie o to, żeby apelować: przywróćmy czasy Czesława Michniewicza, przywróćmy autobusy. Absolutnie nie. Tylko jest gdzieś pomiędzy tym wszystkim taka szara strefa, czyli. Pomiędzy tym wysokim pressingiem, tą odwagą, o której opowiada Michał Probierz, a autobusem Czesława Michniewicza, jest szara strefa i można funkcjonować nieźle skutecznie w tej szarej strefie. I my w tym momencie znajdujemy się na takim etapie budowy tej reprezentacji, że po tym, jak wygląda Przemysław Frankowski, który ostatnio w reprezentacji po prostu spisuje się bardzo słabo. Nie oszukujmy się i podejrzewam, że on też jest tego świadomy, że to jest jego najsłabszy okres, ale że jest piłkarzem o bardzo wysokim statusie w piłce europejskiej i, no i też ulubieńcy Michała Probierza, no to też nie stać nas na to, żeby z niego rezygnować. Bo ja naprawdę ja nie będę, słuchajcie, prowadził tutaj takiej narracji, rezygnujmy z tego, z tego, z tego. Jeśli ktoś rozegra bardzo dużo słabych spotkań w reprezentacji, odpalajmy, ale jeśli przyjeżdża taki na przykład Mateusz Bogusz i jest odpalony po jednym zgrupowaniu, szczerze, ja tego kompletnie nie kumam. I szczerze nie kumałbym na przykład wieszania psów yy, takim. Właśnie w kontekście tego, że piłkarza trzeba wyrzucić, a propos Maxiego o jedele po tym meczu, ale za chwilkę do tego przejdę, bo tutaj mieszam wątki i skręcam w kierunku różnych dygresji, bo różne emocje też kłębią mi się w tym momencie w głowie właśnie po tym meczu reprezentacji polskiej, choć tak jak mówię, no podchodzę do, do, do tego na chłodno, bo wynik 1-3 w żaden sposób nie oddaje tej różnicy klas w każdym razie. Kasz w ostatnim wywiadzie z Matim Borkiem w kanale sportowym y, oczywiście przebiły się przede wszystkim te słowa o języku polskim. wszyscy dyskutowali o języku polskim. To jest sprawa jasna. Wiadomo, że powinien tego się nauczyć i, i tak dalej, że jest to trudny język, bla bla bla. Nie będę w to wchodził, bo już to nie ma sensu. Nas totalnie nie stać na to, żeby rezygnować z kogoś takiego jak Matikasz, jeśli jest zdrowy, podkreślam. Raz, że sam Kasz jest świadomy, że nie pokazał pełnego siebie, jak to powiedział w tym wywiadzie w reprezentacji, czyli ma pewną determinację, żeby w tej reprezentacji coś znaczyć. A dwa, on tym wywiadem wysłał sygnał, że on chce jeździć na tę kadrę, że nie ma wywalone jak stare farbowane lisy. I, więc powołajmy tego gościa, dajmy mu kolejną szansę. On grał u tylu selekcjonerów, że gdyby powiedział o tym swoim kumplom z Anglii, że tam ci grają tylko u Greta Southgate, Southgate'a plus teraz u trenera tymczasowego, a on przewinął się już u tylu trenerów, że pewnie nie byłby w stanie z pamięci ich wszystkich wymienić. Nie skreślajmy piłkarzy tak szybko, bo nie stać nas na to. Wyglądamy tak katastrofalnie, jeśli chodzi o przechodzenie z ataku do obrony i bronienie własnego Polakarnego, że my w tym aspekcie jesteśmy na dnie. To jest poziom denny. Przechodzenie do obrony i bronienie własnego Polakarnego, nie licząc interwencji stricte bramkarza, to jest poziom denny w reprezentacji Polski. No i teraz, oczywiście, pewnie. Bo często tak jest, że w, że w kontekście reprezentacji Polski mamy do czynienia z tak zwanym kozło-ofiaryzmem, czyli szukaniem właśnie jednego winnego. I... Tutaj pewnie oberwie się Bednarkowi, który jest człowiekiem, który no nie, ostatnio w reprezentacji wyglądał dobrze, solidnie miał najlepszy okres reprezentacji, natomiast niestety przyciąga różne nieszczęścia. No i teraz ten samobój pewnie znów pogorszy mu wizerunek. choć tak jak mówię, no ja u Bednarka zauważyłem pewien skok ostatnio i też z niego bym mimo wszystko nie rezygnował, pomimo wielu słabych lat w reprezentacji. Natomiast pewnie skupi się dyskusja także na Maximo Jedele, który rozegrał bardzo słabe spotkanie, na tle tego, co pokazywał w meczach Legii, już nie tylko z górnikiem, bo ktoś powie, co to jest za rywalizacja w ekstraklasie na tle futbolu reprezentacyjnego, ale nawet na tle Betis. To był profesor. On wyglądał kapitalnie, jak piłkarz naprawdę wyszkolony w totalnie innym sieci, no bo de facto tak jest. W przypadku Maxiego Jedele yy, podzieliłbym jego grę na dwie części. To znaczy, tak jak dostał szansę w legi dało się u niego zauważyć, za każdym razem taka pierwsza myśl, podanie progresywne, żeby grać do przodu, żeby pchać te akcje za każdym razem właśnie w kierunku ofensywy, a potem ewentualnie szukać gry do boku. Tak tutaj. To wyglądało trochę tak, jakby albo sam Michał Probierz dał mu takie założenie, sądzę, że tak nie było, albo sam Maxi wyszedł z takiego założenia, ja na początku zagram bezpiecznie. Czyli nie muszę się aż tak rzucać w oczy, mając obok siebie Sebastiana Szymańskiego słaby mecz, Piotra Zielińskiego też średni mecz, czy Karola Świderskiego, tak jak mówiłem wcześniej, że ja tutaj skupię się po prostu na tej brudnej pracy, a jeśli chodzi o grę ofensywną, oddaję do najbliższego i spoko. Jeśli założył sobie coś takiego, żeby nie rzucać się w oczy, ale też niczego nie zawalić, to byłoby spoko. Ale zawalił. No niestety zawalił. To znaczy, każdy skupi się teraz na bramce Rafaela Leão. Bo jedna taka sytuacja przy w fragmencie, kiedy odpuścił krycie zupełnie Rubena Nevesa. To nie była stuprocentowa sytuacja, ale blisko było tego, żeby Neves przynajmniej oddał bardzo groźny strzał na bramkę. Natomiast ta sytuacja z rajdem Rafaela Leão. W takiej sytuacji pomocnik grający na tej pozycji często boi się faulu, bo wie, że faul z automatu kończy się kartką za przewinienie taktyczne. Natomiast to nie zmienia faktu, że ty musisz bardziej się zameldować. Ja nie mówię, że on tam wiecie, miał wchodzić na wysokości kostki czy robić flying tackle czy coś w tym stylu. Po prostu musisz się zameldować, musisz spróbować piłkarza przepchnąć, spróbować wejść przed niego. Wiadomo, że prawdopodobnie i tak nie byłby w stanie tego zrobić, ponieważ rywalizował z Rafaelem Leão, który na tle Polaków wyglądał jak Prime Cristiano Ronaldo z Manchester United. Więc nie wygrałby tego pojedynku, ale musisz się bardziej zameldować w takiej sytuacji. Nie można być pasywnym do tego stopnia, dlatego, o ile jeszcze do tej bezpiecznej wersji Maxiego Ojedele, takiego piłkarza, który nie chciał za bardzo rzucać się w oczy, ale też niczego nie zawalić, trudno mi się przyczepić, bo ja to rozumiem. To był debiut. Ten gość tak naprawdę w poważnej piłce, jeśli chodzi o granie, nie treningi, ale granie, funkcjonuje od niedawna, no to tyle. Ta sytuacja po prostu obniża mu notę i to znacząco. Więc koniec końców to był bardzo nieudany występ Maxiego Jedele. Natomiast znów, tak jak w kontekście Bogusza, tak jak w kontekście Walukiewicza, tak jak w kontekście wielu innych piłkarzy, u nas jest taki problem z tą całą piramidą piłkarską, że brakuje nam piłkarzy i odwaga u selekcjonera zawsze jest plusem. Odwaga w postawieniu na takiego piłkarza na takim etapie budowy reprezentacji jest wręcz brawurą. Odwagę można oceniać jako plus, brawurę różnie. Ja generalnie to doceniam u Michała probierze, że szuka tych nowych twarzy. Natomiast Maxio Jedele w tym meczu był ciałem obcym. Po prostu jeśli chodzi o grę w obronie, czasami jeśli chodzi też o pressing, o tę wiedzę, kiedy do kogo powinien doskoczyć, no to widać było po prostu, że jest nieskoordynowany z grupą. Czy można było od niego wymagać, żeby był skoordynowany? No tych treningów oczywiście było bardzo niewiele, natomiast ta gra obronna u nas po prostu leży. I czasem tak jest, że jeśli masz do czynienia z zespołem, który jest... Dobrze zorganizowany i funkcjonuje po prostu jak mechanizm, jeśli chodzi o to przechodzenie z ataku do obrony, to wstawiasz właśnie jakiegoś nowicjusza jako jedele i on szybko załapie te koncepty, bo widzi, że reszta po prostu śmiga tak jak powinna. Że w przypadku reszty zawodników obowiązuje ta płynność. Na no, u niego tego niestety nie było, więc to jest, słuchajcie, tak naprawdę najbardziej przykre właśnie w kontekście tej reprezentacji że w zasadzie każdy odcinek, każda dyskusja na temat reprezentacji pewnie w wielu tam debatach będzie kończyła się tym tego skreślić, tego skreślić, tego skreślić. Jeśli my będziemy za chwilkę skreślać wszystkich, to nie będziemy na tej reprezentacji mieli nikogo. Bo w tym meczu wszyscy zagrali tak naprawdę poniżej oczekiwań poza zmiennikami. Wszyscy. No i poza Łukaszem Skorupskim. To jest akurat oczywiste. Wszyscy z pola zagrali poniżej oczekiwań. W kontekście Dawidowicza nie ukrywam, że trochę kończy mi się cierpliwość reprezentacji, a Michał Probierz bardzo na niego liczy. Rozumiem, że nie postawił na Kiwiora, bo Kiwior ostatnio się kompromitował, podczas ostatniego zgrupowania. Ale jeśli my tak będziemy się bujać, skreślamy tego, skreśliliśmy tego, to weźmiemy tego, ten się skompromituje, to teraz go skreślimy, to teraz przywrócimy tamtego, który wcześniej był skreślony, Wide Betnarek, który w pewnym momencie nie otrzymał powołania, no to to będzie już takie zamieszanie, że za chwilkę nam zabraknie zwyczajnie piłkarzy, zabraknie nam piłkarzy. To jest przerażające, że... Mija tyle lat, i my cały czas o tym mówimy, że brakuje ludzi, którzy potrafią bronić, że brakuje obrońców, którzy potrafią bronić. Czy Max Jójedele zbawi reprezentację Polski? Nie wiem, czy zbawi. Na pewno z piłkarzem u którego widać przebłyski dużej klasy i olbrzymiego potencjału no i nie mogę do końca zgodzić się z takimi tezami, że Maxio Jedele niczego nie pokazał ta próbka była oczywiście bardzo niewielka w tych meczach z Górnikiem i z Betisem w reprezentacji niczego nie pokazał, to oczywiste natomiast on pokazał naprawdę przebłyski bardzo dużego potencjału oczywiście ta próbka była praktycznie bez precedensu żeby takiego piłkarza powołać dać mu grać od pierwszej minuty jeszcze na, jeszcze na tle takiego rywala tutaj pełna zgoda, natomiast to też wynika po prostu z tej biedy no bo my z jednej strony możemy narzekać na to, że szansę dostał Maxi o jedele, ale z drugiej strony do kogo my będziemy wracać? Do piłkarzy, którzy do tej pory też swoich szans nie wykorzystywali. I wiecie, to jest takie kręcenie się, jak taki chomik po prostu w takim kółku. Tak się kręcimy, skreślimy tego, potem przywrócimy tego, skreślimy tego, przywrócimy tego. A koniec końców, jeśli cały czas będziemy kogoś skreślać, to nigdy się nie nauczymy grania w obronie. Ja mam wątpliwości, czy ten sztab szkoleniowy jest w stanie nauczyć piłkarzy gry w obronie, skoordynowanego pressingu i przechodzenia z ataku do obrony. Doceniam fakt, że Michałowi Probierzowi zależy na tym, żeby ta reprezentacja grała odważnie, ale po prostu widzę nieprawdopodobnie wielkie rezerwy w tamtych aspektach i niestety, jeśli chodzi o ostatnie miesiące pracy reprezentacji Polski, to nie widzę żadnego postępu ze zgrupowania na zgrupowanie, z mistrzostw na eliminację. Nie widzę żadnego postępu, jeśli chodzi o grę w obronie i tak jak mówię, mówiąc, że nie widzę postępu, jeśli chodzi o grę w obronie, nie apeluję ani absolutnie nie sugeruję, że mamy stać się zespołem grającym antyfutbol, konserwatywny futbol i futbol oparty wyłącznie na autobusie. Zmierzam do tego, że u nas po prostu brakuje odpowiednich mechanizmów, które pozwoliłyby tej reprezentacji nie być całkowicie pogubioną przy tych fazach przejściowych, bo u nas po prostu to jest dramat, to jest wiecie ocena 2 na 10, jeśli o to chodzi. Bronienie pola karnego i to przechodzenie z ataku do obrony. Jeśli wycielibyśmy na przykład same te elementy, kiedy my sobie tworzymy sytuację na tle Portugalii, to tego w sumie nie jest aż tak mało tak naprawdę, oczywiście z gry wyglądamy fatalnie ale tego nie jest aż tak mało ta wrzutka Frankowskiego do lewego kolejna ta wrzutka Frankowskiego do Świderskiego no to było trochę karkołomne, no ale powiedzmy jakieś strzały nawet Sebastiana Szymańskiego anemiczne, no ale mimo wszystko to jest jakieś wiecie, goszczenie w tej ostatniej tercji, w tej fazie ataku natomiast yy, to nie zmienia faktu że jeśli chodzi o to wchodzenie rywala na własną połowę, to u nas to wygląda tak że po prostu otwieramy wrota Odsuwamy bramy, panowie wjeżdżajcie którędy chcecie, bo tam was wszyscy wpuszczą. Wszyscy wpuszczą, ktokolwiek tam będzie grał. Możemy się skupiać na personaliach, robić w tym momencie sąd nad Bednarkiem, sąd nad Dawidowiczem, sąd nad Walukiewiczem, sąd nad Frankowskim, sąd nad Zalewskim, ale to się zawsze będzie kończyło tak, że po każdym kolejnym innym meczu reprezentacji będziemy organizowali sąd nad innym piłkarzem. A ci piłkarze będą sobie tylko mogli dobierać swoich adwokatów i, i wybierać w zasadzie tego samego. Problem oczywiście tkwi w indywidualnościach, ponieważ nie mamy obrońców, którzy potrafią bronić. Taki jest stan rzeczy. Ale problem tkwi też w kolektywie, który nie potrafi bronić jako zespół, jeśli chodzi o organizację gry po ataku. Jak masz wysoki pressing, musisz liczyć z tym, że musisz piłkarzy nie tylko odpowiednio nauczyć tego, kto kiedy powinien do kogo doskakiwać w tym pressingu. U nas nie funkcjonuje to dobrze, ale też jak zareagować, jeśli ten pressing Ci nie wyjdzie. A tutaj jedno podanko, jedna linia albo dwie linie minięte i Dramat. I dramat. I biegnie pan Rafael. I pewnie biegnie do tej pory. No dramat. Po prostu na reprezentacja się nie rozwija i tyle. Tak jak mówię, ktoś spojrzy na wynik 1-3, to pomyśli sobie, spoko, 1-3 z Portugalią to mogłaby, wiecie, i, i Niemcy mogłyby przegrać 1-3 z Portugalią i pewnie byłyby niezadowolone, ale z drugiej strony to jest wielka Portugalia, ekipa niesamowita. Tak, zgadza się. Ale mi chodzi o to, jak ten mecz po prostu wyglądał, obraz tego meczu. To jest nie do zaakceptowania po tylu miesiącach pracy selekcjonera. To jest moje zdanie. Mówię to z dużym bólem serca jako kibic reprezentacji polskiej. Niestety nie rozwijamy się.